Generalnie człowiek na tych zdjęciach wygląda tak, żeby dupa wyglądała dobrze. O, tak, no to co mi się podoba? No mam jeans jak worek kartofli, dupy nie ma, brzuch. One same tworzą krzesełko, nie? Ja już generalnie tak mogę siedzieć, bo one są tak twarde, że maksymalnie do kąta 90 stopni one mogą się zgiąć. Nie dalej, nie? Patrzcie. No nie da się. Na ten moment ten odcinek pokazuje nam, że jeansy ewidentnie nie są dla mnie, no. Ni hu hu, nie wejdę. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment, a dzisiaj czekają nas jeansowe zakupy, mam tutaj wielką torbę jeansów. Zamówiłam i stwierdziłam, że kurde, jednak dobrać dobre jeansy to jest sztuka. Co nie? No, sorry, ale umówmy się, jest i to fest, no. Przede wszystkim, co muszą mieć dobre jeansy? Fajnie podkreślać D-U-P, dupę. Tak, jeżeli tego nie robią, to trzeba je wywalić. I teraz pytanie rodzi się, bo my kupujemy jakieś jeansy, niby zajebiście wygodne, niby takie super, niby tak wydaje nam się, że okej. A potem ktoś nam robi zdjęcie z tyłu, na przykład twój mąż, i stwierdza, że jednak twój tyłek wygląda jak flak. No, mam tak. Czasami. Także w tym filmie zajmiemy się przymierzaniem całkowicie różnych rodzajów modeli jeansów. Ostatnio bardzo modne są mom jeans i tutaj też one się znajdą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak będzie wyglądać mój tyłek. Tak, dziś naoglądamy się mojej dupy. Prawdopodobnie część z tych jeansów odeślę, bo pewnie nie będą leżeć zbyt dobrze. Kadr na jeansy. Pokażę wam kadr na wszystkie jakże zacne jeansy. Dobra, mamy tutaj 9 par jeansów i tymi jeansami dzisiaj się zajmiemy. Mamy tutaj opcję mom jeans i jest ich tutaj zdecydowanie jakby najwięcej. Spodnie obcisłe, tutaj push up. Tutaj mamy spodnie z zajebistymi kieszeniami, przynajmniej tak wyglądały na modelce. Kolejne mam jeans, mamy tutaj kilka prostych, mamy tutaj jakieś eleganckie. Aktualnie, no co ja mogę mieć na sobie? No le jeansy i skarpety. Numer jeden. Wyglądają jakby były na mnie za duże. Ale widziałam jeden taki sposób ekstra giga chat, że generalnie jeżeli tu zmieścimy tak rękę w jeansy, to i tutaj nam wejdzie. Tak powinno się szybko mieć na przykład w Ciu Holandii, także wkładam. Jakby będą trochę za duże. Proszę wam z bliska, jak one wyglądają. Dobra, dwa słowa o pierwszych jeansach. Jest to marka Topshop i mamy tutaj W30. Dla mnie to jest czarna magia te rozmiary, wkurza mnie to niemiłosiernie, no ale cóż zrobić. Więc postawiłam na tą 30, no bo te mam jeans mają być takie trochę luźniejsze. Stwierdziłam, że wolę w nie wejść i mi trochę za luźne, niż w nie nie wejść, więc zobaczymy. Kolor jeansu mega mi się podoba, bo to jest taki jeans, wiecie o co chodzi. Nogawki ma proste, ale nie jakieś turbo szerokie na dole. No to co? Zakładamy i wtedy będę mogła powiedzieć więcej. Dobra, jeansy numer 1. Powiem wam tak, jako kolor spoko. Nogawki podobają mi się bardzo, bo są luźne, ale jednocześnie takie ładne, proste, dopasowane. Natomiast uważam, że mój tyłek wygląda tak bardzo niekorzystnie w tych gaciach, że to się... Jeszcze tak brzydkiego tyłka to ja w życiu nie miałam. Rny boskie. Niby wiecie, kieszenie wysoko, niby duże, ale jakoś mam taki rozleźnięty tyłek, jakbym za przeproszeniem, nie wiem, ktoś by mi w niego dokopał i to porządnie, nie? Mój tyłek wygląda jak worek kartofli. Jeszcze to taki wgnieciony, wiecie. Jak te kartofle, to jest taki ostatni worek na samochodzie, któremu dadzą temu naiwnemu na ostatku, co się spóźnił. No, no to tak właśnie wygląda moja dupa. Chyba jednak nie. Idziemy dalej. Generalnie, to największy problem w takim mam jeans, to ja mam, jak je ubrać do tego buty, nie? Bo jeszcze latem, no to szpilki okej, baleriny okej, adidasy okej, ale zimą? Dajcie znać w komentarzu. No patrzajcie na to, no przecież to nie jest, to jest karygodne, to jest dupa karygodna, no. Nie no, prosta jak decha, nie? Tu mi się jakoś tak...
Bo wiecie, gdybym stała w taki sposób, o, niby spoko, ale wiecie jak to wygląda z boku? Ja wam pokażę. Generalnie człowiek na tych zdjęciach wygląda tak, żeby dupa wyglądała dobrze. O, tak. Hello. No co mi się pomyśli? Mam jeans jak worek kartofli, dupy nie ma, brzuch jest. To tak chyba nie powinno wyglądać, na odwrót powinno. Gdybym tak mocno tu wsadziła, to może by mi tędy wyszło, nie? Okej, opcja numer dwa. Tu mi się trochę rozjeżdża, bo jest pęknięty zamek. Ale to nic. Skupmy się na tym, jak te spodnie wyglądają. Tu wydaje mi się, że jest lepiej. Ale zapomniałam, że one mają dziury, nie? Więc no, także te. Fajnie, bo ten zamek jest dłuższy i brzuch wygląda na szczuplejszy. To też jest takie istotne, jak kupujecie, wiecie, dżinsy z wysokim stanem, to im dłuższy tu jest zamek, tym jest lepiej, bo jak mamy taki krótki zameczek, to ewidentnie wygląda coś nie tak. Tyłek wygląda tak. Jest lepiej niż w tamtym. Przód jest super, natomiast tył niespecjalnie. Nogawki są szczerbione tutaj na samym spodzie i mają dziury. Kurca, pysk, miałam umyć z tą lustro. Ale wiecie, te kieszenie jakby wchodzą mi tutaj na te boczki. Ja tu mam takie swoje charakterystyczne boczki w tym miejscu wklęśnięte, co nie, wiecie o co chodzi, a tu są szersze i kurde te kieszenie jakby i całe te spodnie podkreślają, że ja mam taki jakby ubytek w boczku, o tu właśnie w tym miejscu, widzicie to? Pff. Nie. Dlaczego ja nakupiłam takiej gaci? Mam doła teraz, po drugiej parze jeansów ja mam doła, nie? Więc muszę się wygadać. Dlaczego ja zamówiłam te gacie? A otóż oglądałam taki film u jednej dziewczyny i ona pomagała wybierać spodnie. No i zajebiście fajnie to tłumaczyła. No i jak ona to wszystko tak tłumaczyła, no to wyszło na to, że ja jestem generalnie niska, krępa i niewywrotna. I najlepiej by pasowały mi właśnie takie mom jeans z wysokim stanem. Zamówiłam nawet te spodnie na stronie, którą ona też tam polecała, no nie? No i tutaj widzicie jaki tego jest efekt. A ona wyglądała tak ładnie w każdych dżinsach, nie? Miała za duże, za szerokie nogawki, w ogóle te dżinsy to mi się fest nie podobały, bo to totalnie mój styl, ja bym się trochę wstydziła w takim czymś wyjść, bo nie jestem, wiecie, taka otwarta na modę, nie? Ja tak bardziej w klasykę wolę iść i generalnie jakieś takie bardzo udziwnione rzeczy to nie dla mnie. Natomiast ona w tym wyglądała mega turbo zajebiście, no a ja? Jak worek kartofli, nie? Ja wiem, że ja nie jestem jakąś sports, biznes, klasa, ale bez przesady, nie? No zajebiście wygodne, nie? Zajebiście wygodne te. W końcu trafiłam na zajebiście wygodne spodnie. Totalnie nie wyglądają, ale te... To jest taki miękki jeans, patrzcie, mogę się zgiąć, tam nie mogłam. A tu mogę, opa, nawet dwa razy, o, o, o. Iha, iha, iha. Super, no. Dalej nie wyglądam, ale przynajmniej jest mi wygodnie, nie? Są trochę za duże, natomiast są wygodne. Jaki to jest miękki jeans. O, teraz mogłabym nagrywać te filmy w stylu patrzcie ile schudłam. Rozumiecie? Tak to właśnie wygląda. Normalnie cały ten rozmiar M skumulował się tu. Tu. Cały mój rozmiar M. Tu! I no w tym miejscu! Nigdzie indziej! Tylko tu! Jaki nosisz rozmiar? No tutaj noszę S-kę, nie? Tu noszę S-kę. Tutaj to nawet XXS-kę, nie? Tutaj to jest M jak nic! Taki L, takie XL! Nie obrażając, tylko chodzi o moje proporcje, nie? Kieszenie tu praktycznie mam na boku! O co chodzi? To jest najgorsze mierzymy dotychczas, jakie miałam. Spodnie w stylu po chałupie dobre. Oszukali mnie. Takie kieszenie wcale nie są na dziewczyny, które są niskie i mają wąskie biodra. W ogóle to nie kamufluje, że ja mam mniejszą dupę niż plecy. Zarazki to kurde w tych wszystkich tutorialach to tylko chyba dobrze kamerę układają. Ja też potrafię ułożyć dobrze kamerę, no ale po co? Z wymiarem nie trafiłam, a oprócz tego one same tworzą krzesełko, nie? Ja już generalnie tak mogę siedzieć, bo one są tak twarde, że maksymalnie do kąta 90 stopni one mogą się zgiąć. Nie dalej, nie? Patrzcie. No nie da się.
się załamać. Była taka piosenka, można się załamać. Coś tam, coś tam, coś tam. Ja już wiem dlaczego, ona mieszała dżinsy po prostu, no. Ja myślałam, że dżinsy pasują każdemu. Wychodzi na to, że chyba nie. Chyba ja nie jestem stworzona do dżinsów, albo dżinsy nie są stworzone dla mnie. Ktoś, kto wymyślił kiedyś dżinsy, to wiedział, że w przyszłości będzie taka Marta, której nie będą pasować żadne dżinsy. Te nie mają żadnych kieszeni, nie? No i dobra, no. I byłoby super. Get out of here, man. I one byłyby faktycznie pusza. Gdyby nie kreska, która wchodzi w moje wklęśnięcie, nie? Też do dupy. Bo tylko jedno w głowie mam. Ale ja już wiem, jak zrobić dobre zdjęcie takich spodni. Patrzcie, jak mam wielką dupę teraz. Teraz jest kształtna dupa, nie? Bo tak się muszę wypiąć. I mam wrażenie, że te dżinsy z tych wszystkich dżinsów, które mierzyłam dziś, są po prostu najlepsze, nie? Rurki, dopasowany wysoki stan, ciemny kolor, ponadczasowy i po prostu tyłek w nich wygląda w miarę ludzko, nie jak koński zad, nie? Ten odcinek uświadamia mi jedną rzecz, po prostu dżinsy ewidentnie nie są dla mnie, no. Ale jednak czasami fajnie wyjść w dżinsach, bo jest człowiekowi po prostu wygodnie, nie? Każdy wygląda zajebiście w dżinsach z wysokim stanem, jak te wszystkie dziewczyny pokazują na tych zdjęciach, które kwitną, potem shorty z tymi kieszeniami takimi wielkimi. Lewisy wszędzie. Lewisy. Jestem załamana, wiesz? Załamana. Ty przynajmniej nie chodzisz w dżinsach. Zawsze robiłam swoją dupę. Ten odcinek powiedział mi, pokazał mi, że niesłusznie. Na ten moment ten odcinek pokazuje nam, że dżinsy w klasycznym kroju oraz kroju mam jeans oraz w kroju boyfriend nie są dla mnie. To generalnie wykluczyłam większość krojów dżinsów. Ni huhu, nie wejdę. Ale te dżinsy mają w sobie wszystko. Mają w sobie mam, mają w sobie slim, mają w sobie fit. Mamy to pierwsze dżinsy, które zostają. Jest to przedostatnia para, czyli ósma. I tutaj tyłek wygląda zacnie, spodnie wyglądają zacnie i czuję się w nich dobrze i zginać się mogę. Te też generalnie byłyby w miarę spoko, ale prześwitują fest, więc nawet ich wam tutaj nie będę dokładnie pokazywać. Niby eleganckie, takie eleganckie, że jak wyjdziecie na jakąś konferencję, to wszyscy zobaczą, jaki krój i kolor majtek posiadacie. Czas na podsumowanie i mogę tutaj powiedzieć tylko jedno, bo tylko jedno w głowie mam, za duży zad mam, nie wchodzę w żadne dżinsy. No. Niestety, z wszystkich 9 par tylko jedne są ok. Krój mam jeans, nieważne jak ustawione są kieszenie, a miałam 9 różnych rodzajów tych jeansów, nie wygląda dobrze. Po prostu nie wygląda dobrze. I cała ta sytuacja tylko utwierdziła mnie w fakcie, że jeansów nie kupuje się przez neta. Nie patrzy się na modelki i zdjęcia, które jak widać są zbyt ładne do stanu rzeczywistego, który otrzymujemy. Ale koniecznie dajcie znać, czy wy kupujecie dżinsy przez internet i jaki krój wam pasuje najlepiej. I czy próbowałyście właśnie robić w taki sposób, że robicie sobie zdjęcie i patrzycie, jak to wszystko wygląda potem w realu, jak nas widzą, taką dupę mamy, nie? Wiecie, o co chodzi. Także czekam na wasze informacje na ten temat. Ja mam nadzieję, że film wam się podobał. Mimo wszystko był to taki bardzo luźny odcinek, więc jakiś morał z tego odcinka mamy. Ja się z wami żegnam, koniecznie zostawcie kciuka w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud.